support w rowerze Bafang, takim 30-letnim rowerze, support miał tyle samo lat, no i się rozsypał. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić widelec w rowerze. Widelec w tej chwili jest sztywny, a założymy widelec z amortyzatorem. Prostym amortyzatorem, bez regulacji, ale takim, który przyda się podczas turystyki rowerowej latem. A oto bohaterowie naszego filmiku dzisiejszego. Rama z roweru Ranger, takiego 20-letniego, z widelcem sztywnym. Ten widelec wyjmiemy, a założymy nowy widelec z amortyzatorem, takim, żeby się wygodnie jeździło w turystyce rowerowej. Obok widelca leży jeszcze sztyca do siodełka. Damy ją po to, żeby była amortyzacja na siodełko. Rama sztywna, więc trzeba ją jakoś zamortyzować właśnie taką sztycą od siodełka. To teraz będę wyjmował stary widelec, przycinał nowy widelec, bo musi mieć odpowiednią długość, żeby się dobrze na tych śrubach tutaj blokowało. Tak jak powiedziałem, zaczynamy od zdjęcia starego widelca. Robimy to wykręcając trochę tą śrubę. Ja ją już wcześniej pomudowałem, żeby nie tracić czasu teraz na takie zabawy. Ta śruba trzyma taki klin, który tam w środku siedzi. Ten klin trzeba puknąć, żeby teraz wychodzi kierownica. To jest ster kierownicy. Aby zdjąć widelec, trzeba odkręcić tą śrubę i tą. Poluzowałem sobie wcześniej te śruby, żeby pokazać, jak to wygląda po kolei. Ta śruba zdjęta. Tu jest taka nakrętka kontrująca, bardzo ważna, bo kasuje luzy na widelcu. Zdejmujemy ją. Wkładamy wszystko po kolei, żeby nie zgubić kolejności. Teraz odkręcamy łożysko. Tutaj jest wianuszek z łożyskiem. No tak wygląda rama Rangera z nowym widelcem. Widelec jest amortyzowany, a z tyłu założyłem sztycę pod siodełko, też amortyzowaną. No i to jakby było na tyle w tym temacie. Uważam, że weekend spędziłem bardzo pożytecznie. W jednym rowerze zmieniłem suport ze starego 30-letniego na nowy, który posłuży kolejnych 20 do 30 lat. A w drugim rowerze zmieniłem widelec ze sztywnego na amortyzowany. Czyli teraz mamy rower z widelcem, który ma amortyzatory. Będzie wygodniej na nim jeździć po Polsce. Ula się na pewno ucieszy. Dołożyłem też tam sztycę pod siodełko, też amortyzowaną, po to, żeby miała wygodniej, żeby pupa ją mniej bolała, żeby kręgosłup jej nie bolał.